Pokój i dobro! Witajcie, drogie dzieci! Piąteczka! Witamy Was z Panem Rączką. Kiedy chcemy coś wyrzeźbić z kawałka drewna, musimy uważać, bo jest pewne niebezpieczeństwo. Kiedy weźmiemy do ręki drewno, możemy sobie wbić do palca drzazgę. I kiedy wbijemy sobie taką drzazgę do palca, co trzeba zrobić? No pierwsze, trzeba ją usunąć. Później bierzemy wodę utlenioną, czyścimy ranę, oczyszczamy, żeby nie wdarło się zakażenie i na końcu przyklejamy plastrem. A gdybyśmy zrobili odwrotnie, czyli tą wbitą drzazgę do palca od razu przykleili i zostawili. Co się może stać? No może być tak, że nieoczyszczona rana, nieusunięta drzazga spowoduje jakieś zakażenie i z naszym palcem zamiast być lepiej, to będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze trudniej. I kochani, taka drzazga, taką drzazgę można porównać do grzechu. Kiedy popełniamy grzech, wpierw musimy go usunąć. Oczyścić ranę i dopiero zakleić plastrem, bo jeśli zakleimy grzech plastrem od razu, jeśli powiemy właśnie, że a nie ma problemu, niech ten grzech sobie tam będzie, nie trzeba nic z nim nic robić, wtedy może być z naszym życiem jeszcze gorzej. Wtedy możemy się rozczarować i będziemy bardzo smutni. Dlatego trzeba tą ranę oczyścić. Trzeba zrobić wszystko, żeby grzech nie był w moim życiu. I ten, który nam pomaga, który nas oczyszcza z grzechu, który daje nam pokój i radość, który przychodzi do nas, ma swój specjalny warsztat. I do tego warsztatu teraz udamy się. Do najlepszego warsztatu na świecie. Obiecałem, że pokażę Wam najpiękniejszy warsztat na świecie. I właśnie w nim jesteśmy. Takim warsztatem jest Kościół. I w tym Kościele działa Pan Bóg do dzisiaj. Możemy Go tam spotkać. Zapraszam Was w 3 miejsca, które są szczególne w Kościele. Gdzie możemy zobaczyć i doświadczyć żywego Boga, że prawdziwy Pan Bóg przychodzi do nas właśnie tam. Jesteśmy, kochani, przy Chrzcielnicy. Widzimy tutaj postać Jana Chrzciciela, Jezusa, który przyjmuje chrzest. My również przyjęliśmy chrzest. I przez tą wodę chrztu, przez wodę Chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Pan Bóg jednak wiedział, że będą człowiekowi przytrafiać się grzechy, słabości, tak jak te drzazgi właśnie wbite w palec. Żeby się tym zająć, potrzebujemy sakramentu pokuty, sakramentu spowiedzi świętej. I tutaj mamy konfesjonał. I w tym konfesjonale jest piękna rzecz. Jest miłość, miłość Boga. Za każdym razem, kiedy przychodzisz ze swoim grzechem, ze swoją drzazgą, właśnie tutaj do tego miejsca, Bóg otacza Cię miłością. Bóg chce Cię przytulić do swojego serca. Chce Cię napełnić swoją łaską, przebaczyć Ci grzechy i obdarować swoją miłością. Pan Jezus, który przebacza nam grzechy, obdarza nas miłością. Chce żyć razem z nami. Chce być w Twoim sercu, w Twoim życiu. Dlatego przychodzi za każdym razem podczas Eucharystii. Przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy prawdziwego Pana Boga. On jest tutaj obecny. On jest naprawdę. Jezus przychodzi do Ciebie w Komunii Świętej
i chcę być razem z Tobą. Pan Bóg nie zostawił człowieka. Chciał bardzo, żeby odzyskał szczęście, które utracił. Dlatego przyszedł na ziemię ponad 2000 lat temu. Nad miejscem narodzin Jezusa zapłonęła wtedy wyjątkowa gwiazda. Gwiazda betlejemska. Gwiazdy są jak dziurki w pelerynie nocy. Znak, że Pan Bóg patrzy na nas i nad nami czuwa. Jezus się narodził. Przyszedł tutaj na ziemię. Jest obecny wśród nas. I my co roku świętujemy Jego urodziny. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Kochani, słuchajcie, przychodzimy do Jezusa, świętujemy Jego urodziny, śpiewamy, gramy kolędy. Ale z tym świętowaniem jest pewne zadanie. Jak słyszeliście, nie grałem tak super, idealnie, nawet fałszowałem. Człowiek jest trochę jak skrzypce. Potrzebuje dobrego nastrojenia i potrzebuje nieustannie pracować nad sobą, ćwiczyć, żeby jego życie było piękne. Tak jak na skrzypcach potrzeba wiele ćwiczeń, żeby ta gra była piękna, wyjątkowa. A i to jest zadanie, żebyśmy byli nastrojeni do Jezusa, aby nasze życie było piękne, podobne do Jezusa, to musimy nieustannie modlić się, czytać o Jezusie, spotykać się z Nim i starać się zmieniać swoje życie na jeszcze lepsze. Pytam was pięknie do stajenki, do malutkiego Jezusa i panienki, co by woł Jezuśce błogosławił i w radości was zostawił. Tak nam Boże dej, łostąć się z Bogiem.